Jest Addis, jest także Merlini. El Shakir jako ostatni. Mamy sygnał do startu. I ruszyły. Ładnie start złapał Merlini i on dyktuje tempo. Ostatni jest Achilles. Na drugiej pozycji w tej chwili galopuje Elegra. Blisko niej El Shakir na trzecim miejscu. Na czwartym Pyrrhus. Za Pyrrhusem Addis i stawkę zamyka Achilles. Mają do pokonania jeszcze około 1300 metrów. Merlini ciągle pierwszy. Czy tam się coś dalej zmieniło? Na drugie miejsce przeszedł zdecydowanie El Shakir. Ma chęć wyjść na prowadzenie. El Shakir razem z Merlinim. Na trzeciej pozycji Elegra. Na czwartym miejscu galopuje Pyrrhus. Na piątym Addis i stawkę zamyka Achilles. Konie już są w połowie zakrętu. Achilles przesuwa się przy barierze do przodu, ale nadal jest jeszcze przedostatni. Tymczasem prowadzi El Shakir. El Shakir, Merlini, dalej Elegra, Epolem, Pyrrhus poszedł do przodu i za chwilę wyjdą na prosto, będą finiszować ławą. Teraz Merlini troszeczkę zyskał przy wewnętrznej i on wyprowadził na prosto. Merlini, ruszyła Elegra przy kanacie, a tutaj środkiem toru bardzo lekko galopuje Achilles i on obejmuje prowadzenie. Achilles, jeszcze tam broni się Merlini, ale dobrze finiszuje również Addis. A więc Achilles, Addis, Addis, Achilles, te dwa konie walczą o zwycięstwo. Wydaje mi się, że minimalnie lżej galopuje Addis. Jeszcze 150 metrów do celownika, Addis, Achilles, 100 metrów do celownika. Addis lżej galopuje, Achilles próbuje go zaatakować, ale chyba nie da rady. Za chwilę celownik, Addis, Achilles, trzecia jest Elegra, czwarty Pyrrhus, piąty Merlini, ostatni El Shakir.